Szanowni Państwo, nie wiem, czy mnie dobrze słyszycie, ale tutaj jest miejsce słuchania. Jesteśmy w Filharmonii Gdańskiej i pozwólcie, że troszkę dywagacji na ten temat. Otóż filharmonia. Fil od fileo, czyli kochający, miłujący. Harmonia, wiadomo, to jest harmonia. Każdy ma swoje miejsce. Przed chwilą skończył się koncert tutaj przepiękny i było wszystko zharmonizowane. A dlaczego było zharmonizowane? Ponieważ każdy instrument, każdy grający na nim przedtem się doharmonizował do jednej nuty, która została podana wszystkim. Kochani, w naszych czasach istnieje olbrzymia dysharmonia. Dysharmonia to znaczy fałszowanie. Jest ktoś w miejscu, w którym nie ma być, robi coś, co nie powinien, na przykład krzywdzi innego, albo parkuje tak, że inny nie może wyjechać, albo coś takiego, i następuje dysharmonia. Natomiast my musimy się sami dopasować, każdy ze sobą jakoś, do siebie samego, do Boga, jakby dostroić. Jest trójca, prawda? Trójca, dostroić. Do tej trójcy się dopasować, gdyż inaczej będziemy mieli tą kakafonię. Kakafonię, straszną kakafonię i nieznośny dysonans. Żyjemy w hałasie, a mamy tworzyć harmonię, czyli jedność z wielości. Bądźmy z Bogiem.